Cześć, siema, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, objaśnię co niektórym, jak jeździ się rowerem z napędem centralnym. W moim przypadku jest to Bafang 750. Ci, którzy nie wiedzą albo nigdy nie jeździli na rowerach elektrycznych, nie rozróżniają tego klimatu, tego jazdy właśnie z napędem centralnym, czy jazdy z napędem hubem tak zwanym, czyli napędem w kole. Pokażę dzisiaj, że moje techniki jazdy, aby ten napęd posłużył Wam troszeczkę dłużej. Trochę zalet, trochę wad tych silników. Także zapraszam do oglądania. Charakterystyka, słuchajcie, tego napędu to to, że napęd centralny przenosi Wam siłę poprzez silnik umieszczony właśnie tutaj centralnie, jak widzicie. Poprzez łańcuch przenoszony jest na kasetę i następnie na koło. I tu pojawia się jego wada i zaleta. Wadą, słuchajcie, jest to, że szybciej kończycie swój napęd. Co to znaczy? No szybciej go wykańczacie, bo siły generujące przez ten silnik są o dużo wyższe niż Wy generujecie przez siłę własnych mięśni nóg. Mówię oczywiście o moim silniku 750 W, chociaż 350, no... 350 też możecie władować prawie 600 W, także no to jest dużo więcej, że tak powiem, zwykły rowerzysta, choć krótkotrwale można nawet wycisnąć, przez sportowców wyciskają nawet 500 W poprzez siłę mięśni, no ale to jest, mówię, krótkotrwałe, a jak wyjeździcie tak cały czas, no to korba, łańcuch, kaseta bądź wolnobieg dostaje ostro, że tak powiem, w dupę. Także to jest jego wada. Zaletą natomiast jest to, że tego typu napęd w połączeniu z kasetą bądź wolnobiegiem działa na podobnej zasadzie co skrzynia biegów w samochodzie. No i co za tym idzie, daje Wam bardzo duże możliwości, w sensie tym, że podjeżdżacie sobie gdzieś pod górkę, redukujecie sobie po prostu na bardzo łatwy bieg, czyli na tą zębatkę najwyższą, i macie siłę nie do zatrzymania, podjedziecie pod każdą górę, czego nie mają huby. Oczywiście to zależy od uzwojeń huba, bo są huby wolnobieżne tak zwane, ale to nie do końca tak fajne jest jak w silnikach centralnych. Co prawda nie miałem okazji jeszcze jeździć takim silnikiem hubem z nawojem właśnie wolnobieżnym. Mam nadzieję, że zmienię to w przyszłości, ale z tego co się dowiedziałem, bo dużo czytam na tych różnych porach, no nie jest to to samo co właśnie Bafang 750, a już nie mówię o Bafangu HD 1000 W. Tam to jest ogień w ogóle. Oczywiście wszystko zależy też od zębatek zastosowanych tutaj. Dobra, ale nie o tym. Słuchajcie, co posiada w opcji silnik centralny? Ano posiada takie cudeńko zakładane na lince od przerzutki. Co to jest? Jak widzicie, to jest napisane shift sensor. Jest to sensor zmiany przełożeń. Do czego on służy? Służy to do niczego więcej jak do rozłączania napędu w momencie, gdy zmieniacie przerzutkę. Po co to jest? Ano po to, słuchajcie, że silnik generuje olbrzymi moment. W momencie zmiany przełożenia na bardzo dużym stopniu, na bardzo dużej mocy podawanej przez silnik, powiedzmy, no strzelę te 750 W, powiedzmy, i w momencie, gdy łańcuch przechodzi z zębatki na zębatkę, jest takie gruchnięcie, jest takie, wiecie, trzaśnięcie, i w tym momencie możecie zerwać łańcuch. Co niejednokrotnie na filmach możecie zobaczyć. Następuje właśnie zerwanie łańcucha, ale to nie jest też, wiecie, taka wada, tylko raczej nieumiejętność obsługi tego typu napędu, czyli inaczej mówiąc, błąd ludzki. Oczywiście taki sensor nie jest potrzebny do obsługi tego silnika i nie występuje on standardowo w zestawach, jest jako opcja. Nie jest on drogi, bo on kosztuje rzędu 50 do 100 zł, w zależności od kogo i gdzie kupicie. Ja Polecam tego typu rozwiązanie, bo po prostu wydłuża Wam to sprawność napędu. Niektórzy narzekają, że podczas skoku, wiecie, gdzieś tam na przykład jak macie w rowerze górskim, to i Wam to wszystko tak podskakuje, powiedzmy, na wybojach, że on potrafi rozłączyć napęd na wybojach. No, przyznam, zdarza się to, aczkolwiek ja naprawdę jeździłem, nie skaczę rowerem, bo to wiecie, to jest trek. Znaczy nie skaczę, nie jeżdżę tak, wiecie, terenowo bardziej, aczkolwiek jeżdżę po górach, po różnych korzeniach, czasem się trafia. Powiem Wam, może z dwa razy zauważyłem dopiero, że rozłączyło mi napęd. Nie jest to, wiecie, takie, że rozłączenie, koniec. To jest na ułamek sekundy, jak podskoczę, jak
podskoczy, tam czujnik zadziała, że coś tam się ruszyła, linka delikatnie i rozłączy wam na ułamek sekundy. On rozłącza napęd, słuchajcie, może wam to zademonstruję. Działanie tego sensora zawsze sygnalizuje, widzicie, taka lampeczka, taka diodka, znaczy, że system jest gotowy do pracy. I teraz jak to działa? Widzicie? Przełączam przerzutkę. Nawet tego nie zauważyliście, słuchajcie, bo to jest dosłownie może pół sekundy, a resztę pokażę wam już. Siadam na rower i pokażę wam, jak się to obsługuje. Zobaczcie. Jadę sobie, jadę. W tym momencie zmieniam przerzutkę. Napęd jest rozłączany. Oczywiście tego nie widzicie, bo nawet licznik tego nie wyłapie. Zmieniacie sobie, nic się nie dzieje, nie? Elegancko on sobie rozłącza napęd. O. I macie ładne, miękkie przełożenie bez zgrzytów, nie? Wiecie, ja zawsze powtarzam, że nawet jeżdżąc zwykłym rowerem nie powinno się zmieniać przerzutki przy pełnym naciśnięciu na pedał, wiecie, no bo to jest zgrzytnięcie. No, mam co prawda kolegę, który tak robi. Ja mówię, że on tak zawsze robi, więc jak sobie kupicie Bafanga i tak będziecie robić, no niestety szybko zerwiecie łańcuch i często będziecie wymieniać kasetę, no i łańcuch generalnie, który się zużyje w błyskawicznym tempie. Więc ja polecam właśnie tak robić, że kupić sobie ten sensor. Klamkomanetki mają taką funkcję, że możecie do przodu sobie zmieniać, zmieniacie sobie przełożenie, ale w drugą stronę można sobie na przykład zrobić tak, że trzy naraz, nie? Trzy naraz. W Bafangu nie polecam tego robić z tego względu, że no, zmieniając jedno przełożenie, silnik rozłączany jest na jakiś ułamek sekundy, no nie wiem, no pół sekundy powiedzmy, no jedna trzecia sekundy jest rozłączany napęd i w tym czasie musi zostać zmieniona przerzutka. A jak wy redukujecie o trzy zębatki powiedzmy w dół, no ten czas jest niestety zbyt długi i oczywiście jeżeli macie wszystko ładnie, pięknie, nowy napęd, wszystko elegancko wyregulowane, nie ma problemu, to zadziała, bo dobrze wyregulowany napęd potrafi zmienić trzy przełożenia w dół błyskawicznie, też w ułamek sekundy. Ja teraz też tak mam, ale im dalej w czas, im dalej będzie to zużywanie się tych podzespołów, niestety ten czas się wydłuża i w tym momencie też możecie, tak zmieniając, jak się tak przyzwyczajicie, no, załatwić to wszystko w szybszym tempie. Dlatego polecam przerzutki w górę, przerzutki w dół zmieniać po jednym zębie, ale nie zawsze. Dlaczego nie zawsze? Bo jest, słuchajcie, druga metoda zmiany przełożeń. No tak pokażę, może będziecie widzieć. Druga metoda zmiany przełożeń Bafangu jest taka, że możemy to zrobić na, jak powiedzmy w motorze, słuchajcie, jak sprzęgło. Jak to zrobić? Jak widzicie, mam nadzieję, że dobrze widzicie, nie widzicie. Tutaj, jak naciskam hamulec, zapala się u góry symbol hamulca. I jak naciśnięcie jest ten symbol hamulca, napęd też jest automatycznie rozłączany. W tym momencie, jak jest naciśnięty hamulec, prawda? Zobaczcie, jak fajnie to można wykorzystać do zmiany przełożeń, nie mając czujnika zmiany przełożeń, tego co wam pokazywałem. Ja powiem wam, że mimo tego czujnika zmiany przełożeń też używam często, już tak się przyzwyczaiłem. Chociaż nigdy motorem nie jeździłem, bo to taki nawyk, wiecie, że zmianie biegu, że trzeba sprzęgło nacisnąć, nie? Ale ja tak nigdy nie robię. Zobaczcie, jak to można fajnie zrobić. Jedziecie, tylko oczywiście czujnik hamulca jest zawsze tak ustawiony, tak się powinno ustawiać, że w momencie lekkiego naciśnięcia rower jeszcze nie hamuje, a już się zapala ta kontrolka i napęd jest rozłączany. Jak widzicie, hamulca jeszcze nie mam, ale napędu też już nie mam. Jak trzymam tak delikatnie, puszczam i on zaczyna wspomagać. Zobaczcie, jak świetnie to można wykorzystać jako sprzęgło. Jadę, naciskam, zmieniam przełożenie, puszczam. Czujecie, jak jest, czujecie w dole, jak macie zmianę przełożenia, no, kiedy się zębatka, kiedy przerzutka przeskoczyła i wtedy puszczacie, powiedzmy, takie w cudzysłowie sprzęgło. Zobaczcie jeszcze raz. Jadę, naciskam, zmieniam, strzeliło, chyba słyszeliście, puszczam. Jadę dalej. Jadę dalej, naciskam, zmieniam, strzeliło, puszczam.
Albo jadę szybko, na przykład chcę sobie zmienić o 3, naciskam 2, 3, zmieniło, opuszczam. Jadę dalej. I wszystko odbywa się fajnie, super, płynnie, bez zgrzytów. Także polecam. Tak samo właśnie ta redukcja, co wam mówiłem, o 3 zęby w dół. Naciskamy, spuch, zmiana przełożenia, puszczam. Oczywiście pokazuję wam to w zwolnionym tempie, bo normalnie to się dzieje bardzo po prostu szybko, nie? Naciskam, pyk, zmiana przełożeń, puszczam. Jadę. Naciskam, zmiana przełożeń, puszczam. I nic nie strzela, nic nie puka. Wszystko jest elegancko, cacy. Tak to właśnie wygląda, słuchajcie, z mojej perspektywy. Także no, polecam tak to używać. To jest taka moja technika jazdy, że tak powiem, na bafangu. Teraz takiego tipa wam sprzedam, jeżeli chcecie na przykład jeździć długowiecznie, znaczy chcecie, żeby wam napęd dłużej posłużył, słuchajcie, wejdźcie sobie z ten sterownik, bo fabrycznie macie ustawiony sterownik, mówię, 750 jest ustawiony na 24 ampery. Taką moc może silnik przyjąć. Maksymalnie to tam jest chyba 25, bezpieczeństwo bezpiecznie jest ustawione na 24. Co prawda niektórzy powiedzą, że to bzdura tam, kurde, po to jest silnik, żeby tak używać. No dobra, no używajcie, nie ma problemu. Ja tylko mówię dla ludzi, którzy chcą, tak jak ja, żeby wam ten napęd posłużył dłużej. I oczywiście nie zależy wam na takiej, wiecie, takiej super ekstra mocy, chociaż po to się kupuje, żeby tylko używać, no ale nieważne, zapas mocy warto mieć. Jeżeli zależy wam na ekonomii, czyli jak najdłuższym dystansie pokonanym, na jak najmniej zużytej baterii, przestawcie sobie, czy to przez program komputerowy, podłączając do sterownika, czy przez aplikację Speed, przez 3E w środku, zmieńcie sobie maksymalny prąd na silnik na 18 A. To jest taka zalecana wartość, bezpieczna i ekonomiczna też dla tego silnika. I pobawcie się wtedy w tym zakresie stopniami wspomagania. Ale to jest temat na inny odcinek. Tak tylko powiem, zmieńcie sobie to na 18 A. No max 20 dla bezpieczeństwa i wam się silnik nie będzie przegrzewał. No i mówię, ekonomia, jeżeli komuś na tym zależy. Następna zaleta tego silniczka, słuchajcie, to jego waga. To jest 2,6 kg, słuchajcie. Jak nie ma baterii w środku i sakw naładowanych, tak jak moich tutaj pełnych, ten rower jest leciutki. Jak ktoś mieszka w bloku na przykład, no huba ciężko wtoczyć na górę, że tak powiem, czyli z tym napędem w kole, to tutaj nie będziecie mieli żadnego problemu, to raz. Druga sprawa, jest bardzo fajne wyważenie roweru poprzez właśnie masę umieszczoną na środku, także polecam. A takie silniczki możecie, słuchajcie, kupić właśnie w firmie AkuBike. Wchodzicie sobie na stronę, od razu wita was informacja właśnie, że takie zestawy są dostępne. Możecie sobie bezpośrednio z tej reklamy właśnie wejść w ofertę i macie tutaj zestawy właśnie objęte tą promocją, które są. Możecie sobie zobaczyć, są zestawy centralne, są zestawy z napędem w kole. Także naprawdę no jest w czym wybierać. Wejdźcie sobie na stronkę, popatrzcie ofertę, jaka jest. Na pewno znajdziecie coś dla siebie i na pewno będziecie zadowoleni. A teraz pokażę wam jeszcze jedną zaletę fajną taką, o której się tak nie mówi, a to jest bardzo fajne. Spójrzcie. Jak wiecie, Bafang nie posiada czujniku nacisku, tak jak konstrukcji innych firm, ale ma bardzo fajną funkcję, słuchajcie. I tam jak macie programowanie właśnie tych stopni, to pierwszy stopień macie natężenie prądu, jakie idzie w amperach, a druga sekcja, jeżeli chodzi mi o ustawianie stopni wspomagania, druga sekcja to tam jest właśnie takie, nie wiadomo o co chodzi, niby tam jest to kilometry, ograniczenie kilometrów, ale to też to nie jest do końca tak, bo ten parametr odpowiada o kręcenie korbą, czyli kadencję kręcenia korbą. Zobaczcie, jak to fajnie można wykorzystać. Ja tutaj przykładowo podaję sobie pierwszy stopień wspomagania. Będę wam mówił, jaki jest amperaż, bo wy tego nie będziecie widzieć. No i wataż też z boku. No w tej chwili możecie zobaczyć, tam mi skacze. 6 W, 5 W mam, 140 mA, 130, z tego względu, że ładuje mi się telefon. Miernik wyłapuje mi takie właśnie prądy. Pokażę wam, jak fajnie Bafang zmienia prąd podawany na silnik w zależności od szybkości kręcenia korbą i jak to można, słuchajcie, wykorzystać. No i jak to ma się do ekonomii. Spójrzcie. Pierwszy stopień wspomagania, przerzutka na pierwszej przełożeniu. Jedziemy. Amperaż. 1,7. 1,6. 1,5. I czym szybciej kręcę, słuchajcie,
8, 4, 1, 1, 1, 5, znowu 0,7. Zobaczcie, teraz zmieniam przełożenie na, powiedzmy, ostro do góry pojadę, nie wiem, parę przełożeń wyżej, zobaczcie. I w tej chwili mam 2,1, to jest 100 W. Nie patrzcie na ten wataż, bo tutaj to jest takie troszeczkę przekłamane, ten jest bardziej dokładny. Ale jest 2,1 Ampera. I teraz patrzcie, znowu zmieniam przełożenie na łatwiejsze, macham szybciej, czyli jest mi łatwiej, znaczy jest mi, o, macham szybciej, zobaczcie. I jest 0,4 Ampera, słuchajcie, przy takim machaniu. Jak widzieliście, nie zmieniam stopnia wspomagania w ogóle. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, słuchajcie, jeżeli jedziecie na takiej łatwiej przerzutce jak ja, teraz o, po prostu machacie szybko, czyli jest wam po prostu łatwo, nie? Jest wam po prostu łatwiej po prostu pedałować i silnik jakby wam podawał stałą wartość na tym, bo on ma stałą wartość 2,2 Ampera. Jest to na tym pierwszym wspomaganiu, tak mam ustawiony prąd, że więcej nie poda na silnik. Ale co się dzieje? Jakby nie było takiej zmiany, to byście mieli tak jak w serii KT, sterownika serii KT, na każdym stopniu, na każdym przełożeniu, niezależnie od machania, macie stały stopień wspomagania. I tak na przykład na, tak jak ja, na pierwszym blacie byście mieli 2,1 Ampera. I tak samo na większym blacie, gdzie ciężko się wam pedałuje, o tak, słuchajcie, też mielibyście 2,1. Nie miałoby to żadnego sensu, a tak ciężko wam jest pedałować, słuchajcie. Teraz silnik wie, że wam jest ciężko, więc daje wam maksymalny amperaż. I to też tak nie jest do końca, nie? Bo na przykład zbliża się góra i redukujecie sobie, nie? Machacie szybciej, może tak o, machacie sobie szybciej po prostu. Macie przełożenie takie, że wam jest lżej, nie? No i silnik też o tym wie, że wam jest lżej, dlatego daje ten amperaż mniejszy, ale wspomaganie jest na tym samym poziomie, bo zmienia się moment, słuchajcie, ze względu na przełożenie i spada wam właśnie ten amperaż, nie? I teraz tak, im szybciej machacie, podjeżdżając pod tą górę, no to wiadomo, jak im szybciej machacie, to jest wam łatwiej. Silnik o tym wie i zmniejsza ten amperaż, jeszcze raz powtarzam. I teraz jedziecie, na przykład chcecie jechać szybciej, jest, macie płaski teren, zmieniacie sobie to przełożenie, no to wiadomo, że jest wam ciężej, bo zmieniło się przełożenie i ma, tak jak w samochodzie, silnik ma opory, nie? Wy też macie opory, więc silnik daje wam większą, kurde, ten amperaż, żeby zniwelować te opory. No i na tej właśnie zasadzie to działa. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem, bo już sam się, kurde, zakręciłem. No kurde, mam nadzieję, że dobrze wam to wytłumaczyłem. Więc powtórzę jeszcze raz. Jedziecie po płaskim, prawda? Nie ma żadnych, macie żadnych problemów, nie ma górki, jest płasko. Pedałujecie sobie na najwyższej przerzutce, wolno, kręcicie korbami. Jest wam ciężko, bo, znaczy ciężko. Opór macie większy z tego względu właśnie, że macie tą wyższą przerzutkę, więc silnik daje wam tą pełną moc. Jak oczywiście będziecie pędzić po płaskim też szybko, no to ten amperaż też zacznie spadać do ustawionej tam wartości, jaką macie w sterowniku, nie? Bo też będziecie szybko kręcili korbami i on to wyłapie i amperaż wam spada. Zbliża się górka, pedałujecie coraz wolniej, więc trzeba sobie zredukować, prawda? Bo jest wam ciężko. Redukujecie, machacie szybko. Silnik to wyłapał, że machacie szybko, bo jest wam łatwiej też. Ze względu na to, że właśnie zmieniliście tą przerzutkę. Jest wam łatwiej. No i silnik w tym momencie, dając wam te 2 ampery, dałby wam de facto większą moc na tym przełożeniu niż na tym wyższym przełożeniu, co mieliście. Dlatego on sobie redukuje, żeby ta moc mniej więcej była taka sama podawana. Rozumiecie, co chodzi? Bo zmienia się moment generalnie. No i to jest właśnie zaleta tego silnika, że on nie podaje stałej wartości, stałego amperażu, stałej mocy na ten silnik. Dzięki temu jego ekonomia bardzo, bardzo wzrasta. No mam nadzieję, że to wyjaśniłem. Jeżeli nie, to dopytujcie w komentarzach. Może coś pokręciłem, bo już, kurde, no generalnie nie wiem, czy dobrze to przekazałem. No, mam nadzieję, że tak. To jest właśnie fajne. No i to by było tyle w tym odcineczku. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Sprzedałem wam parę informacji dotyczących Bafanga. Ja ciągle go się uczę też. Pamiętajcie, ciągle go się uczę. Mam go już ponad pół roku. Nawet więcej, z 8 miesięcy chyba. No.
No nie jest przejechana jakaś tam kosmiczna liczba kilometrów, ale co się uczę, co sprawdzam, co tego, to od razu wam przekazuję. Jeżeli myślicie o przeróbce na rower elektryczny, kupujcie, bo to naprawdę jest super sprawa. I nie jest to tak, że wiecie, że jeździcie jak skuterem. Owszem, można, ale nie. No, nie będę o tym gadał, bo już mówiłem to już setki razy. Kto nie jeździł, ten nie wie. Kto przyjedzie się raz, to się zakocha. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Daj łapeczkę w górę, zostaw suba i koniecznie kliknij w dzwoneczek. Będziesz powiadomiony o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!